Ciebie, Marcin. Siemanko. Co tam? Już na samym starcie bym prosił o telefon też do Piotra Szeligi, żeby mieć go gdzieś w pogotowiu. Jak skomentujesz przywitanie przez ludzi swojego przeciwnika podczas ogłoszenia walki, waszej walki na Fame Friday we Wrocławiu? Szczerze mówiąc, to nie spodziewałem się aż takiego odzewu, ale spodziewałem się, że ludzie no, raczej nie będą wiwotować. Wiadomo, co Piotrek co zrobił, tak? I raczej nie jest to zbyt chwalebny czyn, tak? No, on został wygwizdany. Czy ty uważasz, że to zasłużył sobie na to? Wygwizdany i wyskandowany, żeby wypierdalał. Uważasz, ja że... powiedziałem, żeby poczekał do walki, jak go najebie, a potem może wypierdalać. Dobrze, ale czy uważasz, że zasłużył sobie na aż takie gwizdy? Wiesz co, ja nie jestem jakimś moralizatorem, żeby ludziom mówić, co powinni robić, co nie. Według mnie co najmniej nietaktowną akcję ma na swoim koncie, tak? Mówimy o ostatnich... bo to za to go wygwizdali, prawda? No, później nie za to, że jadł gile na transmisji live. Myślę, że wygwizdanie wiąże się przede wszystkim z... No i uważam, że według mojego kompasu moralnego nie, coś takiego nie ma racji bytu. Ale teraz właśnie mówisz o tym tak bardzo spokojnie, bo na wywiadach na przykład twierdziłeś, że Arab powinien mu teraz napluć. Tak, za to co zrobił, bo, ponieważ budował swój PR kosztem czyjegoś zdrowia, życia. Oczywiście akcja sam była bardzo chwalebna i też ją wspierałem, udostępniałem i wpłaciłem kwotę na trenera, ale uważam, że było to typowo zrobione pod publikę. To był taki PR stunt, tak? Czyli zbieramy na pieska, tak, jak mamy zły PR i ludzie nas zaczynają krewać po pleckach, tak? To była sytuacja i za to powinien mu, według mojego kompasu moralnego, tak? Ponieważ na każdym kroku było wypominanie Arabowi, że nie pomaga, przychodzenie z aktem notarialnym, prawda? I no, cała promocja budowania walki Arab kontra Szeliga była oparta na tym, prawda? Mhm. Szeli wchodził do walki z zdjęciem trenera Antończaka w tle, gdzie potem powiedział, że oni nigdy nawet nie są kumplami, nie są ziomkami, tak, i że dajcie spokój, tak? No Szeliga później wypowiedział się na ten temat też, nie? Tak, tak, słyszałem, no wiadomo, trzeba ratować, tak? Coś jeszcze resztki honoru zostały i resztki szacunku ludzi trzeba ratować, ale to są próby, nie, jak widać po odzewie publiczności, nieudane. Czy nazwałbyś Piotra Szeligę hipokrytą? Wiesz co, chyba w każdym człowieku jest nutka hipokryzji, więc pewnie tak, i jego, i pewnie siebie trochę też, tak, w wielu aspektach, ale mówię, no jest gościem, który chełpił się swoimi zasadami, tak, no to jest coś, co jakby, no, z zasadami mam bardzo mało wspólnego, tak, i jakąś moralnością.